Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowny Panie Prezydencie, dostojni goście, Szanowni Państwo. Witam Państwa w Pałacu Prezydenckim na uroczystości, podczas której Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, dokona podpisania ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku. O przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brilla oraz kamienic przy Ulicy Królewskiej w Warszawie. Pragnę powitać marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, panią Elżbietę Witek, pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów wraz z przedstawicielami rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Witam przedstawicieli instytucji publicznych i stowarzyszeń wspierających ideę odbudowy Pałacu Saskiego. Witam wszystkich szacownych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. W uroczystości uczestniczą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o podpisanie ustawy. Dziękuję Panie Prezydencie. Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowny Panie Marszałku, Wszyscy Wielcy Szanowni Państwo, Panowie Profesorowie, Wszyscy dostojni przybyli goście. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Marszałek i wszystkim państwu parlamentarzystom za to, że ta ustawa została przyjęta i mogłem dopełnić procesu legislacyjnego poprzez jej podpisanie i przekazanie za moment do publikacji. Bo postanowienie o przekazaniu do publikacji również tutaj jest i również zostało podpisane. Bardzo dziękuję wszystkim państwu, którzy zaangażowaliście się w sprawę odbudowy pałacu Saskiego, pałacu Brilla i tych kamienic przy ulicy Królewskiej, tego zespołu budynków, który był kiedyś jednym z najważniejszych symboli Warszawy obok Zamku Królewskiego obok Łazienek, to właśnie ten zespół budynków był symbolem Warszawy, tam był przed II wojną światową sztab generalny wojska polskiego, tam było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tam było wiele innych instytucji. I dzięki Państwa staraniu, dzięki inicjatywie kiedyś pana prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego, kiedy jeszcze był prezydentem Warszawy, ta sprawa powróciła. Prawda jest taka, że ta odbudowa dawno powinna nastąpić, ale polskie państwo cały czas, przed laty, podnosiło się z ruin, Warszawa podnosiła się z ruin, były inne potrzeby inwestycyjne. A potem Polska odbudowywała się na nowo po komunizmie w gospodarce rynkowej i teraz dopiero, śmiało możemy powiedzieć, staje się państwem, które rzeczywiście wchodzi do Ligi Państw Zamożnych. Także dzięki mądrej polityce, która prowadzona jest w ostatnich latach, za którą ogromnie dziękuję i większości parlamentarnej, i panu premierowi. I mam nadzieję, że teraz, właśnie dzięki tej ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji, te wspaniałe obiekty zostaną w Warszawie, Warszawiakom, Polsce i nam wszystkim przywrócone jako budynki, w których będzie realizowana działalność społeczna, kulturalna i edukacyjna zgodnie z zapisami ustawy. Odbudowujemy te budynki z funduszy budżetowych podnosząc tym samym Warszawę z ruin i symbolicznie kończąc proces odbudowy Warszawy. Szanowni Państwo, to ważny moment, dlatego że on zarazem symbolizuje to, co było prawdą o II wojnie światowej. Że to Polska i Polacy byli ofiarami II wojny światowej. To my zostaliśmy napadnięci, to nasze państwo było okupowane, to nasze państwo zostało zniszczone. Na skutek tej napaści i na skutek bestialstwa, którego dopuścił się niemiecki okupant. Jaskrawym przykładem tego jest właśnie Pałac Saski, Pałac Brila i te budynki. Okupant nie musiał ich zniszczyć. Po powstaniu warszawskim oczywiście były uszkodzone, ale były. Tymczasem wysadzono je w powietrze, pozostawiając tylko grup nieznanego żołnierza. Dzisiaj tym ostatnim symbolem pałacu Saskiego jest właśnie grup nieznanego żołnierza. Polska i Polacy byli ofiarą II wojny światowej. Dzisiaj odbudowujemy pałac saski i musimy go zwrócić w Warszawie i Polsce. Ale nic nikomu innemu nie musimy dzisiaj zwracać i nikomu innemu nic nie jesteśmy winni. To nam są winni. Ogromne pieniądze za straty, które ponieśliśmy w czasie II wojny światowej. Cały nasz naród, a także nasze miasta i wioski. To jest to, co cały czas jest niezrealizowane. Ale na pewno nie można twierdzić i bezczelnością jest twierdzenie, że my, Polacy, i Polska jest komukolwiek, cokolwiek winna w związku z II wojną światową. Nie my ją rozpętaliśmy, nie my uczyniliśmy szkody, byliśmy jej ofiarą. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta inwestycja będzie. Dziękuję pani marszałek, dziękuję państwu parlamentarzystom, dziękuję panu premierowi za także i odważne decyzje i zgodę na to, że to będzie realizowane. Dziękuję panu. Marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu za jego wielki wkład w to dzieło doprowadzenia do tego, by ta odbudowa mogła być realizowana. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję panu premierowi Piotrowi Glińskiemu, dziękuję członkom Stowarzyszenia Saski 2018. Dziękuję ogromnie. W tej sali zapowiadaliśmy odbudowę, w tej sali zapowiadaliśmy, że będzie realizowana. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 2018 roku. Dzisiaj zaczynamy to wielkie dzieło przygotowania i odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brilla, Kamienic przy Ulicy Królewskiej, tego wspaniałego, ważnego obiektu Warszawy. Niech nada Warszawie jeszcze dodatkowego blasku. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni Państwo, na tym kończymy uroczystość podpisania ustawy. Zapraszam jeszcze wszystkich obecnych do pamiątkowego zdjęcia z panem prezydentem. Zapraszam.